Witam wszystkich, z tej strony Fil Konieczny. W dzisiejszym, mam nadzieję, krótkim filmie, pomówimy o nowym standardzie płatności ISO 20022, który potencjalnie może wywołać nowy trend na rynku kryptowalut, tym samym przyczynić się do hypu i wzrostu niektórych projektów. Ale zanim zaczniemy, to proszę pamiętajcie, że wszystko, co usłyszycie w tym filmie, to jest tylko i wyłącznie moje prywatne zdanie i nie jest to porada inwestycyjna. Jeżeli jesteście nowi na moim kanale, zaczynacie przygodę z kryptowalutami i chcecie kupić swoje pierwsze kryptowaluty, to pod filmem kliknijcie w nazwę mojego kanału YouTube. Po przeniesieniu na stronę profilową mojego kanału YouTube, w prawym górnym rogu znajdziecie linki do giełd, które polecam i z których sam korzystam. Dodatkowo, pod filmami w miejscu na opis, po kliknięciu w Show More, znajdziecie linki do zapisu na mój newsletter oraz najbliższe webinary, na których będę omawiać obecną sytuację na rynku. Zapraszam Was również do śledzenia mnie na Twitterze oraz Instagramie, gdzie często wrzucam różne aktualizacje, gdy nie mam czasu na nagrywanie. A więc, czym jest ISO 20022 i dlaczego każdy obywatel, a zwłaszcza inwestor kryptowalutowy, powinien o tym wiedzieć? ISO 20022 to globalny system komunikacji finansowej, który będzie używany do wszelkich finansowych aktywności. Jest to międzynarodowy standard wymiany wiadomości elektronicznych między instytucjami finansowymi. Ma to być jeden wszędzie znany globalny standard systemów płatności. Zresztą sam skrót ISO pochodzi od słów International Standard Organization, czyli po polsku międzynarodowa organizacja standardów, a samo 20022 to po prostu numer tego standardu. Tak naprawdę, świat finansów przechodzi w tej chwili jedną z większych transformacji od wprowadzenia pierwszych systemów centralnych. Na samej Wikipedii, jak i w wielu miejscach przeczytać można, że SWIFT bardzo mocno wspiera implementację ISO 20022. W sumie, co to dużo mówić? SWIFT już w 2018 roku stwierdził, że będziemy przechodzić na ISO 20022, czyli jakieś 4 lata temu. SWIFT jest nazwą międzynarodowego systemu działającego w niemalże wszystkich krajach, za pośrednictwem którego instytucje finansowe z całego świata mogą wymieniać informacje. W wielkim skrócie jest to także protokół przelewów międzynarodowych. Dla osób ciekawskich, sam skrót pochodzi od słów Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications. Ale co najważniejsze, SWIFT jest używany przez ponad 11 tysięcy banków na całym świecie. Natomiast dziennie za pomocą SWIFT dokonywane jest 40 milionów transakcji. Taki SWIFT, wprowadzając standard ISO 20022, już bardzo mocno go uwierzytelni, no i zmusi poniekąd większość banków, by właśnie ten standard wprowadziły. Nawet ostatnio jedną z sankcji wymierzonych w Rosję było właśnie odcięcie ich od tego systemu. Swift, jak i reszta finansjery, w tej chwili używa tzw. Tak MT Standardu lub MT Messaging. Przenosząc to na kryptowalutowy język, ten system można porównać jakby do zbioru różnych blockchainów, które mają problem z komunikacją między sobą. W samym świecie kryptowalut komunikacja międzyblockchainowa, czyli tak zwane interoperability, to jeden z głównych elementów, nad którym pracuje wiele zespołów. Dzięki takiej komunikacji międzyblockchainowej będziemy mogli połączyć wszystkie lub przynajmniej wiele blockchainów ze sobą. Głównymi projektami kryptowalutowymi pracującymi nad komunikacją międzyblockchainową są chociażby Polkadot, Cosmos, Chainlink czy też Waves. Dokładne omówienie tych projektów znajdziecie na moim kanale YouTube wchodząc w zakładkę playlists czy też playlisty zjeżdżając na dół i wchodząc w playlistę recenzje kryptowalut. W tamtych filmach mówię nieco więcej o samym e, interoperability. Wracając natomiast do tematu tradycyjnej bankowości, w tej chwili nasz system tradycyjnych finansów używa MT standardu, który jest zbiorem wielu języków. No i banki, tak samo jak i projekty kryptowalutowe. Także poszukują lepszej komunikacji międzybankowej. Tutaj zresztą widzicie listę różnych, różnych języków w standardzie MT. Nowy, globalny język komunikatów finansowych zwiększy interoperacyjność dzięki obsłudze alfabetów innych niż łaciński. Stosowane obecnie standardy wymiany informacji, takie jak Swift MT, na którym zresztą bazuje Sorbnet 2 czy też format Elixir, stanowią duże ograniczenie w przekazywaniu kompletnych, ustrukturyzowanych informacji zrozumiałych dla wszystkich. I tu właśnie pojawia się nowy standard, standard ISO 20022, który, jak już powiedziałem, jest międzynarodowym standardem wymiany wiadomości elektronicznych między instytucjami finansowymi. Ma to być jeden standard, czy też jeden język do komunikacji międzybankowej. Standard ISO 20022 bazuje na strukturze XLM i dzięki ustandaryzowaniu danych ma znacząco poprawić jakość oraz szybkość przetwarzania. Oficjalnie system wprowadzany jest, by przyspieszyć transakcje bankowe i międzybankowe, obniżyć koszta i wspomóc tzw. user experience, czyli by klienci mieli łatwiej i taniej. Płatności dzięki ISO 20022 mają być szybsze, lepsze jak to nazywają twórcy, mądrzejsze. Inaczej mówiąc, wszystko dla naszego dobra. Banki, zamiast skorzystać z technologii blockchain, decentralizacji i już istniejących systemów, które przy okazji dałyby klientom większą swobodę, anonimowość i decentralizację, wolą tworzyć koło na nowo, czyli nowy, własny, niby lepszy system, który oczywiście będzie scentralizowany. Powiedziałem wam, że Swift już w 2018 roku stwierdził, że będziemy przechodzić na ISO 20022, co mogło zdziwić wiele osób, że już w 2018 roku tak wcześnie pracowano nad tym standardem. Natomiast prawda jest taka, że sam pomysł wprowadzenia nowego standardu jest jeszcze starszy. Pierwszy raz rozwiązanie to zostało zaproponowane w 2004 roku. Oczywiście to była tylko propozycja i prace nad tym standardem rozpoczęły się o wiele później, natomiast to pokazuje, jak wcześniej myślano nad takim standardem. Standard ISO 20022 miał zostać wprowadzony w listopadzie 2021, natomiast termin ten został przesunięty o rok. Przynajmniej wstępnie o rok. Co ciekawe, przesunięcie terminu o rok zostało zaproponowane przez Sam Swift. Po przesunięciu terminów na prośbę SWIFT, od razu EBC, EBA Clearing, Bank of England, Federal Reserve oraz takie kraje jak chociażby Hongkong czy Malezja, także postanowiły przesunąć datę wprowadzenia tego standardu o rok. Także tutaj widać, że było to wszystkim na rękę, tak naprawdę opóźnienie wprowadzenia tego standardu. Nie wszyscy po prostu byli gotowi. I tak naprawdę standard ISO 20022 Byłby już wprowadzany w tym roku, gdyby nie najpopularniejsza choroba na świecie. Pojawiła nam się najpopularniejsza choroba na świecie, przez co powstały kolejne opóźnienia. No i tutaj ostateczna, ostateczna data jest to listopad 2025, a przed sobą widzicie mniej więcej, jak ten nowy standard, standard ISO 20022, będzie wprowadzony, wprowadzany w różnych krajach. Także przed nami trzyletni okres migracji z MT standardu na ISO 20022. Przepowiada się, że do 2025 roku ponad 80% światowej finansjery będzie używało właśnie tego standardu. Tak naprawdę już ponad 70 państw na całym świecie wdraża ISO 20022. Oczywiście listopad 2025 to nie jest data, kiedy to wszyscy nagle zaczną się dołączać. Banki wprowadzają ISO 20022 niezależnie od siebie i stopniowo jego popularność będzie coraz większa. Chociażby Swift już ogłosił przejście z komunikatów MT na XLM i zmiana ta? planowana jest w sumie na ten rok, na rok 2022, ale uwaga z okresem przejściowym do końca 2025. W 2023 roku do tego standardu dołączyć mają Ameryki, północna oraz południowa Fedwire, The Clearing House oraz systemy płatnicze w Azji, chociażby Hongkong, Malezja czy Tajlandia. Następnie Bank of England, a potem cała Wielka Brytania. Jeżeli ktoś jest bardziej techniczny, i, I go to akurat interesuje, to pierwszy etap w ogóle wprowadzania tego standardu to właśnie jest konsolidacja systemów Target 2 oraz Target 2 e Securities. No i według planu ma to się zakończyć właśnie w listopadzie tego roku. I teraz uwaga: ISO 20022 ma dostosować się do cyfrowego świata, gdzie według twórców pieniądze także będą w pełni cyfrowe. Powtórzę jeszcze raz końcówkę: pieniądze będą w pełni cyfrowe. To oczywiście łączy się z teorią spiskową o całkowitej eliminacji gotówki w celu jeszcze większego zniewolenia ludzi i jeszcze większej kontroli nad nimi. Ten jeden wielki standard dla całego świata idealnie wpisuje się w CBDCs, czyli Central Bank Digital Currencies, czyli cyfrowe waluty banków centralnych. Jeżeli chodzi o same waluty CBDC, które także były swoją drogą teorią spiskową jeszcze w 2016 roku, to w tej chwili jest to fakt, a do pracy nad nimi przyznaje się już ponad połowa państw na świecie. I tak też możemy chociażby przeczytać o Korei, o Banku Korei, który także pracuje nad własnym CBDC. Artykuł z Central Banking: Izrael przyspiesza pracę nad własnym CBDC. Chiny. Chiny, to już zresztą wiecie, uruchomiły własne CBDC. Unia Europejska pracuje nad własnym CBDC. Chce stworzyć cyfrowe euro. Wielka Brytania odłączyła się od Unii Europejskiej, ale oczywiście to nic nie znaczy. Bank of England także pracuje nad własnym CBDC. Tutaj mówimy oczywiście o Anglii. Następnie możemy znaleźć artykuł z 2020 roku, który mówi, że całe UK chce stworzyć wirtualną walutę. Norwegia pracuje nad własnym CBDC, Pakistan pracuje nad własnym CBDC, Jamajka pracuje nad własnym CBDC, dodatkowo też Indie pracują nad własnym CBDC. Patrząc na obecną sytuację u naszych sąsiadów, no to ich także nie oszczędzono. Rosja rozważa wprowadzenie własnej waluty cyfrowej, no i także robi to Ukraina. Rosyjskie banki już pracują nad własnym CBDC, no i tutaj, jak chociażby możemy przeczytać w tym artykule, ruszają testy rosyjskiego cyfrowego rubla. Ta informacja raczej nie powinna nikogo zdziwić. Reżim kanadyjski oczywiście także pracuje nad własną walutą cyfrową, co pięknie też łączy się chociażby z wyłączaniem kont ludzi, którzy protestują przeciwko politykom. Czyli najpierw tych polityków wybierają, a jak politycy nie robią tego, co naród chce, no to wyłączymy im konto. No ale jak wyłączymy im konto, no to e, tacy obywatele Kanady przecież mogą posługiwać się gotówką. No to wprowadźmy im CBDC, pieniądze cyfrowe, wyeliminujmy gotówkę i będą już posłuszni. Filipiny tworzą własne CBDC, Jordania tworzy własne CBDC, Meksyk tworzy własne CBDC, które ma wystartować już za dwa lata. No i przejdźmy do najważniejszego, czyli do Polski. Business insider. To może być rewolucja. Cyfrowa waluta w Polsce. Musimy być gotowi. Prowadzi nam ją ten pan, ten ekspert, specjalista, człowiek, który twierdził, że inflacja jest przejściowa, potem stwierdził, że jednak nie jest przejściowa, ale będzie mała, potem stwierdził, że jednak nie będzie mała, tylko będzie duża, dlatego trzeba podnosić stopy procentowe, ale tylko troszkę, a potem stwierdził, że jednak trzeba podnosić stopy procentowe bardzo mocno. Prezes giełdy papierów wartościowych przekonuje, że przed wprowadzeniem cyfrowej waluty w Polsce nie uciekniemy. Idąc dalej, cyfrowy złoty jest przyszłością. Prezes GPW o tym, co czeka naszą walutę. A tutaj już Mistrzostwo Świata, bo ten pan, który nie wiadomo skąd się wziął i ma bardzo dziwny akcent, który nagle stał się naszym ministrem od finansów, twierdzi, że gotówka, uwaga, ma negatywny wpływ na środowisko. Nie mówi idealnie po polsku, jednak śmiało wygłasza kontrowersyjne opinie. Jeżeli nie jest to pomyłka językowa, to możemy wywnioskować, że ministrowi Kościńskiemu marzy się Polska bezgotówkowa. Okazuje się, że pieniądze, według polityka, mają negatywny wpływ na środowisko. Ale to jeszcze nic, ponieważ powoli pojawiają się w Polsce pomysły rodem z Chin, czyli złoty z okresem ważności. I potencjalnie może działać to w taki sposób, że no jeżeli nie wydacie swoich pieniędzy w określonym czasie, w określonym terminie, to po prostu znikają wam z konta, no bo przecież, skoro ich nie wydaliście, no to ich nie potrzebujecie. Wtedy potencjalnie można je przekazać komuś, kto ich potrzebuje. No i artykuł z benchmarka Nadchodzi cyfrowy złoty? NBP intensyfikuje pracę nad wirtualną walutą. Artykuł sprzed miesiąca. Jeżeli Polacy na to pozwolą, jeżeli pozwolimy na wprowadzenie takich walut cyfrowych, będziemy w 100% niewolnikami. Niewolnikami, którzy w każdej chwili, chociażby idąc na nie ten protest, co trzeba, mogą zostać odłączeni od swoich własnych pieniędzy, tak jak zresztą już to robi reżim kanadyjski. To gotówka daje nam wolność, ponieważ dzięki gotówce możemy przekazywać wartość od jednej osoby do drugiej bez pośredników, jakimi są banki czy też rządzący, bez ich wiedzy. To gotówka także potencjalnie może zasilić rewolucje, bunty, obalenia rządu, to gotówka, która płynęła swoją drogą ze Stanów Zjednoczonych, pomogła chociażby niby obalić Komunę, oczywiście w cudzysłowie obalić Komunę. Ludzie, którzy oglądali filmy Nocna zmiana, czy też ludzie, którzy wiedzą o Magdalence, o obradach okrągostołowych, no to wiedzą, że to jedna wielka ściema i tak naprawdę komuna upadła, by wszystko pozostało bez zmian. Moim zdaniem, z tego właśnie powodu, że chcą nam wprowadzać waluty cyfrowe, powinniśmy wręcz przekornie na siłę płacić gotówką. Na szczęście też powstały kryptowaluty. Powstała technologia blockchain, technologia zdecentralizowana i właśnie to kryptowaluty są taką nową wersją gotówki, ponieważ dzięki kryptowalutom Możemy przekazywać wartość od jednej osoby do drugiej bez pośredników. Bez pośredników, jakimi są banki czy też rządy. Nawet jeżeli kryptowaluty zaczną być delegalizowane, na co moim zdaniem jest mała szansa, biorąc pod uwagę to, jakie banki na świecie wchodzą w tę technologię i zaczynają świadczyć usługi związane z kryptowalutami. Natomiast nawet gdyby te kryptowaluty zostały zdelegalizowane, czyli odebrano by nam ten aspekt, powiedzmy, spekulacyjny, tą możliwość zarabiania dzięki rynkowi kryptowalut, to ta technologia z nami pozostanie. Może to nie być Bitcoin, może to nie być Ethereum, może to nawet nie być anonimowe Monero. Czy też Piwix, czy jakiś Zikesh, ale technologia z nami pozostaje i będąc w tej branży, interesując się technologią blockchain, interesując się kryptowalutami, darknetem, tym jak powiedzmy być anonimowym w sieci, będziemy mogli w dalszym ciągu wymieniać wartość między sobą, właśnie bez pośredników. Dzisiaj zresztą na mój Instagram wrzuciłem to ciekawe zdjęcie zdjęcie, które mówi: mogą nas kontrolować, ponieważ my używamy ich pieniędzy. Ich waluty. Używając naszych walut, walut stworzonych dla ludzi w systemie zdecentralizowanym, będziemy mogli w dalszym ciągu zachować anonimowość, oczywiście, jeżeli dobrze kupimy te kryptowaluty. No i co najważniejsze, będziemy mogli zachować wolność. By bardziej zobrazować to, co się dzieje i w którą stronę zmierza świat, powstała już nawet mapa mapa na stronie CBDC Tracker.org, która pokazuje państwa które pracują właśnie nad własnymi walutami cyfrowymi. Tak naprawdę poza Afryką cały świat już chce wprowadzić własne waluty cyfrowe, które odbiorą wolność obywatelom. Dodatkowo, ISO 20022 łączy się z Great Reset, czyli globalnym resetem, który także w latach 2011-2014 był teorią spiskową, z której się śmiano. Dzisiaj o Great Reset mówi się już oficjalnie na World Economic Forum. Wcześniej teoria spiskowa zakładała wielki reset, eliminację gotówki i wprowadzenie pieniądza cyfrowego oraz zrobienie tego w taki sposób, że ludzie sami o to poproszą. Patrząc na to, co w tej chwili dzieje się na świecie, no wszystko zaczyna stawać się prawdą. Lockdowny spowodowały ucięcie łańcuchów dostaw. Mamy upadek ogromnej ilości biznesów, rekordową inflację, którą natomiast stara się ratować, naprawiać podnoszeniem stóp procentowych, co bardzo mocno odbija się na ratach kredytów. Dodatkowo mamy rekordowe ceny paliw, a to oczywiście wpływa na Koszt wszelkich produktów, ponieważ te produkty także należy transportować. Mamy wzrost cen gazu no i oczywiście energii elektrycznej, a to także odbija się na cenach produktów. Do tego mówi się coraz częściej o brakach żywności, które mają niedługo nastąpić. Obecna sytuacja na Ukrainie spowoduje kosmiczne podwyżki cen żywności. Wszystko zaczyna spinać się w jedną wielką całość, i potencjalnie ludzie zniszczeni biedą, jaka może rozwinąć się w ciągu dwóch, trzech lat, sami poproszą o to, by było już dobrze. I tutaj w grę wchodzi oczywiście great reset, o którym już oficjalnie się mówi: reset systemów finansowych, systemów monetarnych, nowy standard płatności ISO 20022. No i oczywiście nowy pieniądz CBDC, który na tamten przynajmniej czas nie będzie obarczony inflacją. Przechodząc do samych kryptowalut, mówi się o tym, że w nowym systemie będzie także uwzględnione ułatwienie transferów kryptofiat, fiat krypto i ma to odbywać się za pomocą Circle USDC. To oczywiście bardzo ważna informacja dla samej firmy tworzącej USDC, ale także dla inwestorów potencjalnie trzymających stablecoiny a zwłaszcza USDC. Oczywiście to jest dobra informacja dlatego, że potencjalnie jeżeli nowy system zakłada takie transfery krypto-fiat, fiat-krypto za pomocą stablecoinów, no to tutaj już nie może być mowy o delegalizacji stablecoinów. Natomiast na samym czele stoi właśnie stablecoin USDC. Tutaj zresztą na mapie samego ISO 20022 widać Circle, firmę, która właśnie odpowiada za USDC. No, jakby nie było, ta informacja daje dodatkowe bezpieczeństwo takiemu projektowi, a dodatkowo już jakiś czas temu mówiłem Wam o tym, że Sam Circle stara się zostać bankiem. To dodaje dodatkowej wierzytelności. Co ciekawe, IBM także stara się stworzyć własnego stablecoina i IBM także wpisuje się tutaj w samą narrację ISO 20022. Nawet wchodząc na stronę IBM u możemy znaleźć artykuł mówiący o wspieraniu ISO 20022. Artykuł pochodzi z 2021 roku. Potencjalnie w przyszłości może nam się pojawić nowy trend. Trend ISO 20022. Tak jak mieliśmy trend DeFi, trend smart kontraktów, trend metawersowy. Trend kryptowalut anonimowych, tak też możemy potencjalnie mieć trend projektów ISO 20022. Z tego powodu uznałem, że ważnym jest, byście wiedzieli o tym przed innymi. No i właśnie dlatego nagrywam ten film. Jeżeli chodzi o same projekty krzyczące już teraz, że są kompatybilne z ISO 20022, to chodzi tutaj o XRP, Stellar, IOTA, Algorand oraz XDC. Zresztą te projekty wpisane są także w mapę ISO 20022. I mamy tak tutaj IOTę, Ripple, czyli XRP, mamy Stellara, mamy Xinfin, czyli XDC, no i mamy Algoranda. Na stronie Wikipedii w tej chwili jest wojna edytorów, gdzie na siłę próbuje się wcisnąć różne projekty, chociażby tutaj Cardano też co jakiś czas się pojawia, znika, pojawia i znika. Widać, że wielu inwestorom oraz twórcom zależy na tym, by te projekty pojawiły się w Wikipedii, pojawiały się przy tym haśle ISO 20022, potencjalnie by zbudować hype dookoła tych projektów. Jeżeli chodzi o samo XRP, gdy wejdzie się na stronę ISO 20022, ujrzeć można oficjalnie RippleNet jako partnera właśnie tego standardu. I tak też, zjeżdżając sobie na dół, tutaj możemy znaleźć RippleNet. Oczywiście, bycie partnerem nie oznacza od razu, że ISO 20022 będzie opierało się na Ripple.net. Natomiast samo Ripple XRP bardzo mocno pozycjonuje się już pod ISO 20022, i tak też, wchodząc chociażby na stronę Ripple, zjeżdżając na dół, możemy znaleźć informacje o ISO 20022. Do nich dołącza Goldman, który wspiera Ripple, oraz Circle, które mają właśnie być. Podłożem tego systemu. Samo dołączenie firmy Ripple nastąpiło już w 2020 roku. W przypadku Algorandu jest to w miarę zrozumiałe. Algorand jest oficjalnym łańcuchem USDC, o którym wspomniałem przed chwilą. Skoro transfery mają odbywać się za pomocą USDC, a USDC opiera się na łańcuchu Algorandu, to oczywiście zwiększy to także volume. W przypadku ISO 20022 mówi się także o projekcie XinFin, czyli XDC. No i swoją drogą taka ciekawostka dla Was, doradcą XinFin jest Roger Ver. Niegdyś nazywany Bitcoin Jesus, czyli Jezusem Bitcoina. Człowiek, który był bardzo dużym maksymalistą Bitcoina, no a potem zmienił obóz i przeszedł do Bitcoin Cash. XDC na swoim Twitterze także co jakiś czas wspomina o ISO. No i oczywiście promuje się pod ten trend. Do tego wszystkiego dołącza IOTA. I tak też chociażby na CoinMarketBag możemy przeczytać, że ISO 20022 będzie odpowiadało za 97% globalnych płatności, no i chociażby będzie się wspierało na tych projektach XRP, XLM, IOTA, Algorand oraz XTC, czyli Xinfin. Dzięki temu nagraniu dowiedzieliście się, w którą stronę zmierza bankowość i w jaki sposób nowy standard ISO 20022 zepnie ze sobą wszystkie projekty CBDC na świecie. Jednocześnie to, co w tej chwili dzieje się w bankowości, w związku z przechodzeniem na nowy system, może wywołać kompletnie nowy trend na rynku kryptowalut, o którym jeszcze mało się mówi. Mam nadzieję, że z obecną wiedzą, będziecie o krok przed większością inwestorów. Potencjalnie wskazane projekty kryptowalutowe, które już kreują się na projekty ISO kompatybilne, będą cieszyć się za jakiś czas dużym hypem. także miejcie gdzieś z tyłu głowy, że gdy zaczną się pojawiać jakieś informacje o ISO 20022 w świecie kryptowalut, można powoli zacząć przygotowywać się do potencjalnej inwestycji. Moim zdaniem w tej chwili jeszcze nie jest na to czas, ze względu na obecną sytuację polityczną, ekonomiczną, no i to co w tej chwili dzieje się na rynku kryptowalut czyli można powiedzieć przestój natomiast gdy rynek się ruszy, gdy bitcoin zacznie rosnąć gdy nowe osoby zaczną dołączać do tego świata kryptowalut i potencjalnie będą chciały przeskakiwać na altcoiny by zarobić więcej bo tak zazwyczaj robią i myślą nowi inwestorzy może jednocześnie zacząć się mówić dosyć dużo właśnie o ISO 20022 no i wtedy też Mając z tyłu głowy te projekty, potencjalnie możecie zacząć się im przyglądać, bo mogą rosnąć nieco więcej niż pozostałe altcoiny. Na sam koniec, dla osób zainteresowanych, zostawiam przydatne linki do materiałów na temat ISO 20022 oraz jego wpływ na obecny system finansowy. I to by było na tyle. Dziękuję za wysłuchanie. Do następnego razu. Pozdrawiam. Cześć.